STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Dzień dobry, z tej strony Damian Węglarz i Paweł Steinbors. Witamy Was. Kim jestem? W quizie. Jedziemy z koksem. Dobra, chłopaki, znamy zasady. Kto naciśnie jako pierwszy udziela odpowiedzi, ja czytam Wam podpowiedzi. Lecimy, pierwsza osoba. Poza Ekstraklasą grałem w Anglii, Włoszech i Szkocji. Błażej Augustyn. Bardzo dobrze, pięknie. Ja to wiedziałem, ale nie nacisnąłem. Teraz Ci oddam. Oddaj. 1-0 dla Damiana. Lecimy z drugim pytaniem. Strzeliłem gola w pewnym przełodem meczu w Częstochowie. Nie, Bartek Bida. Aha. Utrzymaliśmy suwałki wtedy. Mówiłem Ci, że Ty będziesz wszystko wiedział. Dobra, teraz Pawlos. Trzecie pytanie. Trzecia osoba. Setny mecz w Ekstraklasie zagrałem na stadionie w Białymstoku jako piłkarz Lechii Gdańsk. W Jagiellonii debiutowałem w meczu Ligi Europy z Arisem Saloniki. Maki? Ale jednego. Dzięki! A ty już wiedziałeś, co? Naprawdę wiedziałem. Brawo, Damian. To jest szanować. Współpraca, współpraca. Najważniejsze. Czwarta osoba. Kim jestem? W 2018 roku z meczu przeciwko Włochom wyeliminowała mnie kontuzja pleców. El Capitano Taras. 3-1. Też wiedziałem, ale ty szybszy, bo młodszy jest. Ale teraz na 3-2 dojdziemy, spokojnie. Lecimy z kolejną osobą. Kim jestem? Myślę, że to będzie proste. Mówią na mnie? Zidane ze Starachowic. Pierwszy raz to słyszę. Pierwszego gola w Ekstraklasie strzeliłem Koronie Kielce, której jestem kibicem. Jak wiesz, to opowiada, ja nie wiem, nic na tego. Kwiatow. Skąd ja mam to wiedzieć? Zidane ze Starachowic, nie wiesz? Zizu. 4-1. Spokojnie, teraz Pawlos oddaje. A jak coś, to za Ciebie odpowiem. Nie, nie, nie. Twoje kliknę i za Ciebie odpowiem. Dlatego ja mówię, że ten quiz... Dobra, okej. Okay. Dawaj, dalej. Później powiem poza kamerą. Kim jestem? Wspólnie z Jagiellonią zdobyłem wszystkie trofea i medale ligowe. Rozegrałem ponad 300 meczów w Ekstraklasie, zdecydowaną większość w Jagiellonii. Rafał Dzip? Brawo. Rafałku, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj masz 100 lat. Rafałku, mam nadzieję, że w końcu numer 22 będzie zastrzeżony. Rafałku, wszystkiego najlepszego. Najważniejsze zdróweczko. No i bardzo dobrze wyglądasz w swoje 52 lata. Lecimy dalej. 4-2. Tak. Kim jestem? Jestem pierwszym napastnikiem, który w ostatnich 4 latach zdobył 2 hat-triki na przestrzeni 12 dni w rozgrywkach Ekstraklasy. Puli! Ale wiedziałeś to, brawo, Damianko, to jest to. Szacunek do starszych, zobacz. 4-3, chociaż już się robi gorąco. Dobrze, że będzie 4-4. Opowiadaj, teraz 5-3 do stołu na wiesz. Lecimy dalej. 4-3. Kim jestem? Zdobyłem 2 razy superpuchar na stadionie Legii. No jest. A ty nie wiedziałeś, że ty. Nie wiedziałem. To był ja. Ja wiedział. Nie. Ja wiedział. No nie wiedziałem. Nie. Ale szybko nie. Arka Gdynia. No ty to, ale ty pytania zadałeś. No brawo ty. Dobra, dawaj. Teraz trochę dramaturgii. 4-4 jest. Dawaj. Pytanie, które może zdecydować o zwycięstwie. Kim jestem? Rozegrałem ponad 160 meczów w Ekstraklasie. Fajnie. W rozgrywkach europejskie puchary rywalizowałem z Trabzonsporem, Parmą, Mariborem, Realem Saragossa, FC Porto Barceloną i Interem. Tak wiesz, co trzeba. W Polsce zdobyłem wszystkie możliwe trofea. Pokonałem Gianluigiego Buffona. To takich piłkarzy mamy w zespołach? Grałem przeciwko mistrzom świata z lat 1998, 2002 i 2006. Tu powinno już być cięcie, już nie wiem.
I ostatnia, w meczu na Stadio Ennio Tardini strzeliłem 2 gole, jednego dla Wisły, drugiego dla Parmy. Imas. Nie. Nie. Ja nie wiem, ja myślałem, że... To już wszystkie podpowiedzi. Trener Zając? 5-4. Ty, no tam było coś 90 któryś rok chyba, tak? Tak. A ja to nie rozumiem, dlatego mówię, że trzeba było dać mi 2 punkty więcej, bo jestem obcokrajowcem, kuźwa. Ale Paulo... Dobra, jest, brawo, nie, jesteś najlepszy, naprawdę. Myślę, że będą mieli najlepszy materiał. Kółko różańcowe takie zrobiliśmy nie, tutaj, że 5-4 się skończyło. Dzięki panowie. Dzięki. Dziękujemy bardzo. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.